Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części wideo na temat Lancastera. No, tradycyjnie pokazywałem, jak wyglądają elementy, jak wygląda rozgrywka, a w drugiej części chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat tej pozycji, oczywiście według moich 9 aspektów gry. Być może jestem powtarzalny, ale niektórzy właśnie cenią sobie taką powtarzalność, jeżeli chodzi o te elementy. Pozwolicie, że powiem, zacznę oczywiście od waloru estetycznego, od wykonania. No muszę powiedzieć, że Lancaster mnie zadziwił strasznie, bo pierwsza pozycja Matthiasa Kramera, czyli przypomnę Wam Glenmore, no była dosyć minimalistyczna. Tam w zasadzie była mechanika, było kilka kafelków, wszystko mieściło się w małym pudełeczku. Lancaster jest wypchany pod brzegi. Mamy tu mnóstwo drewna, sporo elementów, naprawdę no, gra robi wrażenie, jeżeli chodzi o wykonanie. Wszystko jest to czytelne, trwałe. No, znacznik pierwszego gracza jest taki, że można nim gwoździe przybijać. Mamy dodatkową planszetkę na monety, która w zasadzie no, nie jest potrzebna. Tak? Karty praw, no, takie w zasadzie z grubej dektury. No, wszystko, można powiedzieć, jest dosyć fajnie wykonane. Te drewno, czyli nasi rycerze no, z naklejkami. Naprawdę, naprawdę gra robi spore wrażenie. Aczkolwiek niestety muszę powiedzieć, że Queen Games i ta polityka Queen Games powoduje, że ta gra jest po prostu no, za droga. Cena tej gry jest w okolicy tam 180-190 tysięcy, bliżej 190 zł, przepraszam. Niestety powoduje to, że gracze nie są skłonni, żeby po tą grę no, po prostu sięgnąć, tak? To nie jest, ta gra jest po prostu zdecydowanie za droga. Czytałem jakieś opinie na forum i no gracze, którzy lubią tego autora, którzy sięgnęli w zasadzie, stwierdzają, że no faktycznie to była inwestycja, ale inwestycja się opłacało. Aczkolwiek są gracze, którzy no nie mają jakby tutaj takiego impulsu, żeby po tą grę sięgnąć. Więc zdaję sobie sprawę, że cena tu może być po prostu barierą do tego, żeby formalnie po tą grę sięgnąć i żeby spróbować tego tytułu. Jeżeli chodzi o temat, no to muszę powiedzieć, że Matthias Kramer zarysował ten temat, jeżeli chodzi o króla Lancastera. Przeniósł nas tutaj no, w te historyczne czasy do XV wieku. W zasadzie wtedy, kiedy Henryk VI, V, przepraszam, Henryk V, miał ambicje, żeby połączyć w zasadzie Anglię i z powrotem uzyskać koronę. No, wszystko fabularnie się tu zapina, chociaż działania wojenne nie są działaniami wojennymi, bo tak naprawdę mamy tutaj żetony, gdzie umieszczamy tylko i wyłącznie rycerzy. Mamy tu hrabstwa, chociaż te 9 hrabstw, które są no, takie historyczne, mamy zamki, czyli fabularnie wszystko fajnie jest skomponowane, aczkolwiek niestety klimatu tutaj nie uświadczycie, jeżeli szukacie klimatu, bo sama okładka już taka jest klimatyczna, to niestety raczej mechanika jest tutaj na pierwszym planie, chociaż można powiedzieć, że sam temat jest zarysowany i on mimo wszystko pomaga w samej rozgrywce. No, gra wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zasady, ma bardzo klarowne. Mamy tu 5 rund, są określone fazy. To jest wszystko, można powiedzieć, powtarzalne, aczkolwiek gracz w tych wyborach ma dosyć sporo decyzji. Już rozstawianie rycerzy, no to tutaj Matthias Kramer, mówiłem o tym wstępie, że jakby rzucił nowe światło na tą mechanikę worker placement, bo do tej pory było tak, że wysyłaliśmy naszego piona, wysyłaliśmy jakąś tam jakiś żeton i wykonywaliśmy akcję. Tutaj jest bardzo fajny element, bo niestety może się okazać, że wysłany rycerz zostanie wygnany z danego hrabstwa z tego względu, że przegoni go inny gracz, który ma większą siłę, ma rycerza Ingiermku, który go po prostu przegoni. Czyli zawsze musimy mieć jakiś plan awaryjny, plan B, bo może się okazać, to co zaplanowaliśmy, to co chcieliśmy uzyskać, po prostu uzyskamy, nie wiem, w następnej turze być może, bo takie przepychanki niestety nie służą. Aczkolwiek ten mechanizm jest bardzo fajny, bo powoduje, że musimy myśleć troszeczkę tak alternatywnie, że coś się stanie, jeżeli ja tu stanę, a gracz mnie przegoni, więc muszę wybrać inne pole, które da mi jakieś inne możliwości. To jest pierwszy bardzo fajny element, który pojawił się w tej Lancasterze, które ta właśnie wypychanie gracza, czyli nie zawsze możemy uzyskać
to, co do tej pory w zasadzie było nam przypisane w innych grach. Druga sprawa to jest działania wojenne. Mamy tak na dobrą sprawę tutaj, jeżeli jest rozgrywka, załóżmy, nie wiem, pięcioosobowa, mamy tylko trzy pola działań wojennych i co fajne, jeżeli skorzystamy, jeżeli będziemy na takie działania wojenne, uzyskamy określony bonus, no tą łaskę królewską, tak? Dzięki temu możemy upgrade'ować, czyli podnosić poziom naszego rycerza już podczas działań wojennych. To czasami może zmienić, przechylić szale i możemy uzyskać dodatkowe punkty. A dodatkowo punktuje gracz, który jest ostatni, który ostatni przyłączył się do tych działań wojennych. Więc też taki fajny element, niekoniecznie zawsze być tym pierwszym popłaca. No, trzeba tutaj uważnie rozglądać się i dołączać się nawet małą siłą, ale czy jako ostatni. Więc to jest też fajny element. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, to jest znacznik pierwszego gracza. No to i gracz oczywiście może obsadzić pole, które jest graczem pierwszym, aczkolwiek może oddać czy wskazać gracza, który może być tym graczem pierwszym. Jest też taki nowy element, który się pojawił w Lancasterze, bo wskazujemy kogoś. No zazwyczaj gracz jest tym pierwszym graczem, bo tutaj ma większe możliwości, aczkolwiek nie zawsze tak jest, bo jeżeli obstawimy kogoś, no to wtedy dzięki tym działaniom wypychania, no to też może to być taki element, że wrzucamy kogoś, a później możemy go wypchnąć. Wtedy patrzymy, czy on żyje giermków, ci giermkowie są odrzucani, więc tak naprawdę też jakiś element strategii się pojawia. Także poza tymi takimi innowacjami, no to jest bardzo solidne euro, bardzo dobrze zaprojektowana gra, wszystko jest bardzo fajnie, tutaj się wszystko komponuje. No, nie ma jakichś takich nowatorskich rzeczy poza tymi, którymi wskazałem. Fajny element oczywiście ten, który jest znany mi z Kuby, czyli te negocjowanie ustaw. Tutaj możemy zgromadzić dosyć spore punkty. Oczywiście te elementy związane z upgrade'em, uzyskaniem korzyści z zamków. To wszystko powoduje, że musimy łączyć razem te elementy, bo dają nam no, dosyć spore punkty. Obecność i pozyskiwanie tych szlachciców w hrabstwach, obecność w zamku dają nam punkty do głosowania, więc te wszystkie elementy w jakiś sposób się zazębiają i tutaj ten element planowania strategii, ale czasami takiej strategii alternatywnej też, bo jeżeli nie tu, to coś musimy indziej, no powoduje, że w tym momencie naprawdę ta gra z takiej prostej gry staje się solidną pozycją, solidnym euro, który naprawdę no, cieszy oko i w zasadzie daje dużo satysfakcji z rozrywki. No, cóż można powiedzieć, gra wprowadza pewien element losowości związany z ustawami, chociaż te ustawy są z góry określone, bo mamy tutaj, musimy je posegregować na początku gry. I być może tak będzie, że po kilku rozgrywkach gracze będą wiedzieli, jakie ustawy wchodzą, jakie korzyści mogą mieć, to będą mogli się w tym temacie nastawić i ewentualnie uzyskać, ci bardziej wprawniejsi będą mogli uzyskać po prostu korzyści, więc ta losowość z jednej strony ma wpływ na rozgrywkę, ale z drugiej strony mniej więcej wiemy, jaka jest liczba ustaw, w jakiej kolejności mniej więcej mogą, w jakich fazach mogą wchodzić, więc to jest taki jedyny element, który może wpłynąć na rozgrywki. Oczywiście te upgrade'y związane z zamkiem, to też wybór określonego startowego przez nas, to też może mieć wpływ generalnie na rozgrywkę, bo możemy zaczynać z większą siłą, możemy zaczynać z większą ilością gemków. To tylko od nas zależy, jak do tego podejdziemy. Aczkolwiek myślę, że ta losowość tutaj nie za mocno wpływa na rozgrywkę. Znaczy być może ten start taki jest inny, bo pewne pola są dostępne dla nas, aczkolwiek myślę, że po kilku tam ruchach, rundach no w zasadzie już mamy taką siłę, że w tym momencie już wszystkie pola będą dostępne. Interakcja między graczami w zasadzie no, występuje właśnie w tym elemencie wypychania, czy jest taka typowa negatywna interakcja. W momencie oczywiście uczestniczenia w tych potyczkach, w tych rzeczonych potyczkach,
na podbój francuskiej korony, czyli w tych bitwach, nazwijmy to w ten sposób. Możemy kogoś ubiegać, uzyskując właśnie te korzyści królewskie. No i w zasadzie to jest chyba tyle, jeżeli chodzi. No i oczywiście głosowanie. Głosowanie jest dosyć istotnym elementem, bo na dobrą sprawę pomoże powodować, że pewne korzyści będziemy głosowali, które są dobre dla nas, a będziemy blokowali korzyści, które są korzystne dla innych graczy, więc to też jest taki element, na który trzeba zwrócić uwagę, czyli ta interakcja mimo wszystko wykazuje. Czyli widzicie, to nie jest taki typowy worker placement, bo posiada kilka fajnych elementów, które są skonstruowane w jedną całość. No, skalowanie tej gry, można powiedzieć, ta gra przebiega różnie w różnych wariantach. No, taka najbardziej miodna, myślę, bym powiedział, jest od 4 do 5 graczy. No, tutaj wtedy jest ten tłok na planszy, wtedy dosyć sporo się dzieje. Oczywiście tam różni się kwestią ułożenia tych szlachciców na planszy. Przy 3 graczy, no, tak jest luźniej, już taka rozgrywka jest bardziej taktyczna. Ja grałem kilka razy wariant jednoosobowy, on jest taki odkryty, bez tych zasłonek, bez, w zasadzie mamy tutaj sprzymierzeńca. No, jest dosyć ciekawy, no, zdania są podzielone, że w zasadzie no, nic ciekawego nie wnosi. Wydaje mi się, że w zasadzie ja miałem okazję zagrać nawet kilka partii pod rząd i uważam, że całkiem fajnie to wszystko zostało skonstruowane, wnosi nowe elementy i myślę, że jeżeli są gracze, którzy grają ze sobą tylko w 2 osoby, to też myślę, że ten wariant mogliby wypróbować, bo naprawdę według mnie jest dosyć ciekawy. W zasadzie zależność językowa tutaj nie występuje, instrukcje możecie znaleźć w sieci, więc myślę, że ona jest bardzo prosto napisana, bardzo fajnie, więc myślę, że nie powinno być kłopotu, żeby formalnie zagrać. No, regrywalność tego tytułu, wydaje mi się, że jest dosyć spora, bo to zmienność jest... Znaczy, nie dostrzegam tutaj jakby jednej drogi do zwycięstwa, że ustalimy jakieś określone działania, bo tak na dobrą sprawę mamy tutaj tych graczy, którzy będą nam przeszkadzali, będą nas wypychali z określonych pól. No, trzeba korelować te wszystkie działania związane i z działaniami militarnymi, z zamkiem, z tymi naszymi hrabstwami, więc tak summa summarum to no, trzeba być w zasadzie wszędzie, bo to daje nam określone punkty, no oczywiście zbieranie tych szlachciców na koniec, siła militarna, te punktowania końcowe też jest dosyć istotne, więc zbieramy punkty na bieżąco. Bardzo ciekawe oczywiście tutaj i bardzo ważne jest zgromadzenie pieniędzmi, czy zarządzanie pieniędzmi, bo od tego zależy, czy będziemy korzystali w przypadku hrabstw z jednej, czy z dwóch tych przywilejów, więc to też tu jest mnóstwo elementów, takich malutkich elementów, które powodują, że musimy zwracać uwagę i kontrolować, czy też planować tę naszą rozgrywkę, więc no, te euro jest takie solidne w podstawach. No, o cenie już mówiłem, ona nie jest niska, aczkolwiek jeżeli wyeliminujemy tą cenę i skusicie się na Lancastera, to naprawdę z czystym sercem mogę ten tytuł polecić. Matthias Kramer po wydaniu Glenmore zwrócił na siebie uwagę. Lancaster już jakby ugruntował jego pozycję, bo jakby pokazał, że stać go na bardzo ciekawe pomysły, na no, być może trochę nowatorskie, bo ten worker placement z tymi elementami wypychania, no to jest taki, nie jest typowy worker placement, ale tutaj powoduje, że naprawdę w ten sposób tworzy się bardzo solidne tytuły. Ja tę grę oceniam bardzo dobrze, znaczy to jest według takiej oceny, jeżeli mógłbym powiedzieć, to jest taka solidna 8. Gra, która dosyć często gram w pełnym składzie, w tym 4-5-osobowym, bo tutaj te emocje są największe. I myślę, że większości graczy tutaj raczej ta gra się podoba. Są emocje, zawsze są dyskusje, a co bym zrobił, jakbym wybrał inny upgrade, a co by się stało, jeżeli bym tu stanął. Czyli tak naprawdę ta gra pozostawia jakieś emocje, a myślę, że chyba o to chodzi w rozgrywce, żeby zagrać i później zostały jakieś z tego tytułu wspomnienia. Także ja Wam Lancastera bardzo serdecznie polecam. Zagrajcie. Jeżeli stwierdzicie, że gra jest ciekawa, no to wtedy można kupić. Rozumiem, że wyłożenie 180-190 zł
na grę, którą nie znacie, no to jest pewne niebezpieczeństwo, ale myślę, że wiele graczy w Polsce i w zasadzie na całym świecie doceniło tą grę i stwierdziło, że Matthias Kramer jest dobrym autorem. Oczywiście to udowodnił później, no, tworząc chociażby Helwetię, stworzyć Rokoko. No i ostatni tytuł, który myślę, że też spróbuję Wam pokazać, to jest Kraftwagen. Bardzo ciekawe pozycje, czyli Matthias Kramer w dobrej formie. Póki co polecam Wam Lancastera. Zagrajcie, spróbujcie, bo to jest solidne niemieckie euro. Tyle jeżeli chodzi o podsumowanie gry Lancaster. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Wpadnijcie na Planszolandię, bo warto.